Mamy rozmawiać o seksie, a generalnie o tym, czy pacjentki chętnie rozmawiają, przychodząc do lekarza, o sprawach intymnych i o tym, czy seks powinien być, no można powiedzieć, codziennością w życiu chorych na schorzenia ginekologiczne. Jak to wygląda? Ja pozwolę sobie na początek zacytować fragment listu, jaki otrzymałam od właśnie jednej z chorych na raka piersi. Dziękuję bardzo. Ten list zacytowałam w książce. No niestety muszę się znowu pochwalić. Książka Zwierzenia Polaków, listy intymne, którą napisałam na podstawie listów, jakie przez 17 lat przychodziły do rubryki intymności, którą prowadziłam w Superekspresie. Przeczytam ten list. Tylko mnie przytul. Bardzo chciałam, żeby mnie tylko przytulił. Mówiłam w myślach, tylko mnie przytul. Tak bardzo mi tego brakuje, Adamie. Niczego więcej od ciebie nie chcę, tylko mnie przytul. On jednak odsuwał się ode mnie coraz bardziej. Może gdybym wypowiedziała na głos, co czuję, czego pragnę, byłoby inaczej. Wydawało mi się jednak, że słowa są zbędne. Przecież kiedyś doskonale się porozumiewaliśmy bez słów. Ale to było przed moją chorobą. Wtedy, kiedy widział we mnie kobietę, a nie tylko chorą, odartą z kobiecości. Jestem po operacji onkologicznej. To był rak piersi. Przed chorobą miałam bardzo udane życie seksualne, a seks był dla mnie bardzo ważny. Teraz, kiedy już pokonałam chorobę, on w dalszym ciągu nie przytula się do mnie. Unika zbliżeń, na które ja mam coraz większą ochotę. A przecież choroba nie pozbawiła mnie kobiecości. Mam te same pragnienia, co przedtem. Wyglądam chyba nawet bardziej atrakcyjnie niż przed chorobą. Czy wymagam za wiele? Z tym pytaniem zwracam się do pani Ewy, która jest pacjentką. Chciałabym, żeby pani trochę opowiedziała właśnie o tych sprawach intymnych ze swojego punktu widzenia. No i jako prezes zarządu Amazonki Warszawy na podstawie spotkań z pacjentkami, jak to właśnie wygląda? Czy takie kobiety wymagają za wiele, prosząc o trochę intymności od swoich partnerów? Według mnie nie wymagają za wiele, ale jest to bardzo trudny temat. Bo proszę sobie wyobrazić, że ja jestem po leczeniu raka piersi i proszę sobie wyobrazić, że no oczywiście to leczenie, operacja i tak dalej, ale później przeważnie jest leczenie uzupełniające, czyli chemioterapia. I z mojego doświadczenia wynika, że w trakcie tego leczenia uzupełniającego myśl o seksie była właściwie jak zupełnie nieistotna. Istotne było tylko to, żeby przeżyć, żeby jakoś to leczenie nastąpiło. Poza tym ja zachorowałam bardzo dawno, 22 lata temu. I najważniejszą dla mnie sprawą były wtedy, ja miałam małe dzieci. Więc myślałam jedynie o dzieciach i o tym, żeby przeżyć do następnej chemioterapii. Zupełnie mnie to nie interesowało. Zbliżenia intymne nie interesowały mnie w ogóle. A przytulanie owszem, ale też niezupełnie. Dlatego, że to się bardzo często zdarza u pacjentek po mastektomii, ja byłam po mastektomii, że nie akceptują swojego ciała. I ja byłam jedną z tych pacjentek. Ja nie mogłam oglądać swojej blizny w lustrze. Wchodziłam do łazienki szybko, lustro niestety było naprzeciwko. Zupełnie nie mogłam spojrzeć na siebie. I tutaj muszę powiedzieć, że to mój mąż mnie akceptował. Powiedzmy, zmieniał opatrunki, ja tego nie zrobiłam ani razu. I gdyby ktoś, być może w tym momencie, psycholog, z którym się spotykałam, poruszył ten temat, to może ja bym się otworzyła i zmieniłabym swoje nastawienie. A tak, no to było, wyglądało to w ten sposób. Nie, no ja się już do niczego nie nadaję, nie będę oglądała tej blizny. Chociaż muszę powiedzieć, że doktor Borczewski wtedy, od razu po operacji, powiedział, że zrobi mi rekonstrukcję. Ale dla mnie to był taki szok, jak zobaczyłam te implanty, że stwierdziłam, no nie, no w ogóle nie wchodzi w grę, przecież ja tu zaraz umrę, a tu jakieś rekonstrukcje. Więc bardzo istotną rzeczą jest nie tylko partner, ale istotną rzeczą jest to, no ja rozumiem, że onkolog nie ma na to kompletnie czasu, żeby porozmawiać z pacjentką, ale pacjentka bywa u psychologa, bywa u ginekologa,
I nikt na ten temat, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie tylko osobistego, ale także przy pracy w stowarzyszeniu, nie porusza tego tematu. A pacjentka nie porusza z wielu powodów. Że się wstydzi, że się boi, że siebie nie akceptuje. Także mogę powiedzieć, że kobiety często odsuwają się. Nie jest tak jak w tym liście. Owszem, w naszej głowie różne projekcje się pokazują, ale to jest tylko w myślach, a trudno je powiedzieć na głos. Panie profesorze, pan jest ginekologiem, onkologiem, czyli jakby troszeczkę no, z drugiej strony patrzy pan na tę intymność, prawda? Jak to wygląda z pana praktyki? Czy w ogóle łatwo jest rozmawiać panu z pacjentkami chorymi onkologicznie? Czy zauważa pan, że one chciałyby takiej rozmowy i czy taka rozmowa powinna się odbyć? Znaczy tak, patrząc dzisiaj na całokształt onkologii, mówimy w tej chwili o przywracaniu nie tylko zdrowia fizycznego, ale psychicznego i każda z tych ważnych elementów jest istotna. A więc krótko mówiąc, wydaje się, że dzisiaj rzeczywiście poświęcamy czas głównie w naszej medycynie na medycynie tej tak zwanej klasycznej, naprawczej, natomiast ta sfera duchowa, sfera psychiczna i seksualna pozostaje gdzieś rzeczywiście trochę z boku. Może się trochę zmienia, może się rzeczywiście w tej chwili troszeczkę więcej na ten temat kładzie nacisku również w edukacji lekarskiej. Ale fakt faktem, że z mojego doświadczenia wieloletniego, no pracuję od wielu lat w klinice ginekologii onkologicznej, muszę powiedzieć, że zagadką jest to, że kobiety same nie poruszają takiego tematu, a nawet kilkakrotnie prowokacyjnie próbując zapytać pacjentkę, czy jej życie intymne układa się poprawnie, traktowała to jako pewnego rodzaju element wniknięcia w jej życie prywatne i nie do końca chciała na ten temat prowadzić dyskusję. Wiem od moich koleżanek, współpracowniczek, że częściej chcą rozmawiać z kobietami. Natomiast z mężczyznami ten temat rzeczywiście jest trudny do poruszenia. I oczywiście no tutaj mogę powiedzieć, że wścibski taki charakter, jeżeli rzeczywiście wykazujemy, być może będzie to rzeczywiście traktowane jako naruszanie pewnych, że tak powiem, osobistych elementów, no, można powiedzieć, i wartości. W związku z tym staramy się robić to bardzo delikatnie. Prowadziliśmy przez pewien okres czasu z kolegami z Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego takie ankiety dotyczące właśnie seksualności. I muszę powiedzieć, że na te wszystkie ankiety, które były rozdawane pacjentkom, tylko 40% pacjentek chciało odpowiedzieć na wszystkie pytania. A więc wydaje się, że tutaj pewnego rodzaju jest też taka bariera, którą same pacjentki w jakiś sposób nakładają na te relacje pomiędzy personelem. No. A. Tak, tak. Tak, bardzo prosimy, proszę. A zatem wydaje się, że tutaj jest kilka elementów takich, powiedziałbym, istotnych. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy pracowali wspólnie. W akurat Instytucie Onkologii mamy rzeczywiście bardzo dobrze rozbudowaną pracownię psychoonkologii. W każdej z klinik jest zazwyczaj oddelegowany psychoonkolog i staramy się te problemy również poruszać z pacjentami, znaczy nie my bezpośrednio lekarze, tylko psychoonkolodzy i wydaje się, że te bariery coraz częściej są przełamywane. Oczywiście jest grupa kobiet, które na ten temat w ogóle nie rozmawiają, wypierają pewne rzeczy. Zresztą w każdej chorobie mamy rzeczywiście pewne etapy. To zresztą, co pani powiedziała, że na początku, kiedy spotykamy się z rozpoznaniem raka, to w ogóle pewne tematy są gdzieś tam na zupełnie peryferiach, prawda? Walczymy o życie, walczymy o zdrowie, walczymy o to, żeby rzeczywiście wyjść z tej choroby. Z drugiej strony jest kwestia partnera. Wiemy doskonale, że w onkologii to jest choroba całej rodziny. To nie jest tylko i wyłącznie jednostkowa sprawa. Więc krótko mówiąc, jak partner do tego podchodzi i wydaje się, że tutaj też zmiana następuje pewnych przyzwyczajeń. Ja nie ukrywam, że na początku mojej kariery w onkologii zazwyczaj jak przychodziły do mnie pacjentki, to przychodziły same. Siadały naprzeciwko i rozmawialiśmy sobie, omawialiśmy pewne tematy. Dzisiaj ja muszę mieć dwa lub nawet trzy fotele w gabinecie, żeby usiadł partner, a niekiedy jeszcze ktoś z rodziny, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach. A więc zmienia się ta konstrukcja i myślę, że partnerzy naszych pań
są coraz bardziej świadomi, że tutaj ich rola jest też niebagatelna. I myślę, że w tej seksualności też tutaj pewne jak gdyby elementy zaczynają się rekonstruować. W każdym razie nie potrafię oczywiście dzisiaj dać Państwu gotowej recepty, czy ewentualnie powiedzieć, jakie są dzisiaj polskie statystyki na ten temat, ale wydaje się, że pewna, że tak powiem, zmiana w przyzwyczajeniach i w pewnych jak gdyby nastrojach w tym zakresie następuje. Dziękuję bardzo. Witamy jeszcze raz panią doktor nauk humanistycznych Alicję Długołęcką, psychoseksuolog, inicjator kampanii prowadzonej przez Fundację Rock'n'Roll Cancer Sutra. Zresztą pani opowie o tym za chwilę nam. A teraz ja chciałam tylko przeczytać szybciutko jeden z listów, który może potwierdzić, że jednak choroba nowotworowa może być potraktowana nie tyle, że nie tak tragicznie, ale po prostu wręcz czasami żartobliwie. Na wesoło z peruką. Zamiast wspierać mnie w chorobie, tylko dołował. Przy nim traciłam wiarę w wyzdrowienie. Częściej myślałam o śmierci niż o życiu. W jakimś momencie stwierdziłam, że absolutnie nie mogę liczyć na wsparcie. Decyzję o rozwodzie podjęliśmy wspólnie. Ja co prawda z wahaniem, pełna obaw, on z widoczną ulgą. Podczas kolejnej wizyty kontrolnej w szpitalu poznałam pana, wdowca, który odwiedzał chorego przyjaciela. Zaprzyjaźniliśmy się i nie tylko. Zaprosił mnie do siebie na kolację. Byłam jeszcze bez włosów, nosiłam perukę, miałam doklejone rzęsy, domalowane brwi. No i jakoś tak wyszło, że znaleźliśmy się w łóżku. I jaki wstyd. Peruka spadła, rzęsy się odkleiły, brwi zniknęły. Nie wiem, jak to się stało, ale zaczęliśmy się oboje śmiać. Powiedział, no i mamy seks z humorem. I jeszcze bardziej zaczęliśmy się śmiać. Także może być i tak, jak widać. Pani Alicjo, pytanie teraz do pani właśnie. Pani jest inicjatorką tej kampanii, no bardzo, bardzo potrzebnej moim zdaniem. I co pani może na ten temat powiedzieć? Jakie są efekty? Bo już można mówić o efektach, prawda? To znaczy sama Fundacja Rock'n'Roll, bo dzisiaj właściwie reprezentuje tak działania tej fundacji. Być może, że Państwo znają z medialnych przekazów taki nietypowy sposób właśnie podejścia do choroby, w której liczy się, zresztą no wszystkie badania, jak to się mówi, wskazują na to, tak, że podstawą jest praca nad jakością życia, a sam proces leczenia pozostawia się lekarzom, a reszta dzieje się sama. I że poprawienie jakości życia zdecydowanie wydłuża samo życie albo prowadzi do wyzdrowienia. I to jest jasne, że zmiana sposobu myślenia o samym procesie chorowania jest tutaj punktem wyjścia, tak? Czyli to, co się zawiera w jakości życia. W języku takim badaczy, w języku pacjentek, to jest po prostu stanięcie po stronie życia. I nie mam na myśli tutaj też takiego niepoprawnego i oderwanego od rzeczywistości optymizmu, tak? Tylko rzeczywiście oparcie się na takiej filozofii tu i teraz. No i teraz to w ramach wstępu, tak? I myślę, że to jest bardzo, bardzo podstawowe. Na pewno Państwo się zetknęli, mają różne koncepcje na ten temat, czy z chorobą się walczy, czy się nie walczy. W tej filozofii się nie walczy i niczego się nie wygrywa i nie przegrywa, tak? Bo to zwłaszcza to w takim tak połączeniu językowym przegrała, tak przegrał z chorobą, pokazuje, jak to jest wartościujące i to nie od pacjenta tak zależy, to nie jego wina, tak, co się dzieje. Pacjent może zająć się życiem, każdym dniem. I to, co było dla mnie zaskakujące, bo pierwszą edycję realizowaliśmy
ponad 3-4 lata temu. Teraz się szykujemy do kolejnej. Też o tym, że pacjentki są otwarte na kwestie związane z kobiecością, seksualnością, świadczy to, że się bardzo chętnie zgłaszają. Ja mogę powiedzieć tyle, że byłam bardzo zaskoczona jakby przy pierwszej edycji tym, że byłam najstarsza w grupie kobiet, które się pojawiły. Kobieta, która bardzo ważną rolę odgrywała w takim procesie grupowym, była kobietą 2 tygodnie po operacji i była bardzo gotowa na pracę nad relacją seksualną swoją z partnerem. I też nie było łatwo, ale to jest dokładnie tak, jak powiem znowu, wynika z badań. Czyli, że coś się na poziomie psychologicznym dzieje w ciągu 3 miesięcy. Ja na co dzień średnio, tak? Ja na co dzień pracuję na Wydziale Rehabilitacji, czyli się też zajmuję taką dziedziną rehabilitacją seksualną, bo takowa istnieje. I też pracuję z ludźmi po urazach rdzenia kręgowego, również w wyniku tak czasami nowotworów, tak, do takich uszkodzeń dochodzi. I tutaj zjawisko jest bardzo podobne, czyli założenie jest takie, że jeżeli myślimy o relacji seksualnej, partnerskiej, to kontakt z blizną po operacji, z konsekwencjami, tak, procesu leczenia, powinien być tu i teraz, już, natychmiast. Czyli każde odciąganie i niewprowadzanie, jeżeli partnerzy są na to gotowi, bo oczywiście choroba dopada człowieka w bardzo różnych momencie etapów związku, tak? Jest pewnego rodzaju sprawdzianem, bo jeżeli ludzie są, któreś z partnerów myśli o rozwodzie, to choroba tylko jakby uwydatni, tak? To, że ludziom jest już bardzo do siebie daleko. Więc jest to zawsze bardzo poważna decyzja, czy jakby partner, partnerka, tak, biorą tą drugą osobę w całości. I odsuwanie, czy nawet niezachęcanie, jakby powoduje, że ludzie zostają sami ze sobą i te lęki nawarstwiają się, nakładają się na siebie. No i tutaj podam przykład pacjentek właśnie po mastektomii, gdzie nie pokazanie blizny i nie wejście w czułą relację. Tutaj nie myślę koniecznie o stosunku seksualnym, tak, z penetracją, bo też myślę o pacjentkach onkologicznych innego rodzaju, ale generalnie chodzi o bycie w bliskości, w nagości, w tym, co erotyczne. W czułości, tak, jest samouzdrawiające. A każdy dzień, z którym się kobieta mierzy z tym, że boi się, tak, tego obnażenia i fizycznego, i psychicznego, oddala partnerów od siebie, bo partner również się obawia, tak, przejęcia jakiejkolwiek inicjatywy. I to jest takie samo nakręcające się koło, gdzie ludzie się od siebie oddalają. I to było dla mnie, to było bardzo takie ważne doświadczenie. Drugim doświadczeniem bardzo ważnym było to, że bardzo dużo związków się, że tak powiem, ludzie się po prostu rozstają. Statystyki tutaj pokazują, że płeć jest niestety ważna. Są to pewne skrypty kulturowe, niestety, tak, że kobiety mają wdrukowane w naszej kulturze, że się opiekują osobami chorymi, czyli nawet jeżeli więź partnerska, seksualna się rozpada, to opiekują się partnerami. Niestety kobiety po wypadkach chorujące bardzo często zostają same albo same decydują o tym, że jakby ich związek nie ma już dla nich sensu. I trzecim takim aspektem, o którym chciałam wspomnieć, no to jest taki aspekt, który bardzo często jest lekceważony. Bo generalnie w tematach kobiecej seksualności dużo jest takiego pomijania, niezauważania i lekceważenia. Ja podam to na przykładzie rehabilitacji seksualnej u ludzi po urazach rdzenia, że na przykład rehabilitacja seksualna męska opiera się na działaniach, tak, na przywracaniu funkcji, na różne sposoby.
od farmakologicznych po protezowanie, tak i wszystkie pośrednie. Rehabilitacja seksualna kobieca nie opiera się na przywracaniu funkcji, tylko na pracy, jak to się określa, miękkiej z uczuciami, z psychiką. I to jest bardzo często przez środowiska lekarskie i przez fizjoterapeutów lekceważone, że a co tam te kobiety robią, tam paznokcie sobie malują, peruki sobie robią. A to, co było absolutnie podstawowe na tych naszych wspólnych spotkaniach, i stąd Rock and Roll zbiera na peruki dragi, tak, to były te akcje. To było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, że dla kobiet tym, co jakby najbardziej je psychicznie jako kobiety zamykało, to nie był sam rak, bo to była kwestia medyczna. Tylko to była utrata włosów i wywoływanie przedwczesnej menopauzy i wszystkich skutków z tym związanych. Tak? I to było coś, co najbardziej jakby je oddalało od tu i teraz, od życia. I to może tyle, bo nie chcę, widać pewnie, że jestem fascynatką, więc mogłam tak długo. Ja przepraszam, że ja tutaj wejdę w słowo, tym bardziej, że nie jestem tutaj w tym panelu, ale tutaj brakuje mi jednej osoby. Mianowicie powinna być pacjentka. Tam jest jeden wolny fotel i przepraszam, że zrobię coś nietypowego. Czy ja mogę zaprosić... Ale tu jest pacjentka. Ale jest pacjentka. Ja wiem, ale chciałbym zaprosić jeszcze Ewelinę, bo myślę, że to jest... Tu przede wszystkim powinny się wypowiadać kobiety, bo my jesteśmy jajogłowymi, prawda? To jest taki temat, że kobiety muszą bardzo mocno tutaj opowiedzieć, co one sądzą na ten temat. Nie oszukujemy żadnych zwierzeń oczywiście, tylko po prostu jakby pokazanie tej drugiej strony lustra. To jest, wydaje mi się, że tutaj to jest niebywale ważne. Także prosimy pokazać nam tę drugą stronę wobec tego. Pan profesor zawsze potrafi mnie zaskoczyć. Ja reprezentuję Fundację OmaLife, która powstała z myślą o młodych kobietach, które chorują na raka piersi w naszym kraju. Więc temat seksualności, potrzeb kobiet, które zachorowują właśnie w młodym wieku, jest często poruszanym tematem w rozmowach, kiedy dziewczyny do nas trafiają i chcą uzyskać wiedzy na temat metod leczenia, ale też po prostu się wygadać i opowiedzieć, jaką mają sytuację w domu, z czym się mierzą, czego się boją. I często też rozmawiamy o seksie. Może powiem coś, co tutaj do tej pory nie wybrzmiało. Nie chciałabym się powielać. Myślę, że kobiety też często same się właśnie blokują, czują się mniej atrakcyjne w trakcie leczenia onkologicznego, ich sama samoocena też spada. Martwią się też, jak są postrzegane przez społeczeństwo, przez innych mężczyzn w trakcie leczenia, ale też martwią się o to, że po zakończonym leczeniu, nawet jeżeli wyzdrowieją i wszystko wróci do normy, mają już tą przypisaną, przyklejoną łatkę osoby, która chorowała na raka i mają obawy, że to wpłynie na postrzeganie ich przez tą płeć przeciwną i że będą mniej atrakcyjne w oczach mężczyzn. Często nieuzasadnione są te lęki, ale one jak najbardziej występują i my wtedy staramy się o tym rozmawiać, udzielać takiego wsparcia pacjenckiego, ale też zachęcamy do wizyty u seksuologa, dlatego że trzeba pomóc tej osobie przejść przez ten proces. Też wiele rozmawiamy o tym, że nic tak nie pomaga jak rozmowa pomiędzy partnerami i otwartość, bo myślę, że ważny w tej dyskusji też jest głos mężczyzn, czyli partnerów, którzy trwają, pomagają, wspierają, przychodzą razem z dziewczynami na chemioterapię, starają się, żeby ułatwić jej ten czas i są mocno wspierający, ale zapomina się często też o ich potrzebach.
I oni też nie mają gdzie opowiedzieć o tym, gdzie tego zrzucić. Często się wstydzą też kolegom opowiedzieć o tym, że no okej, moja żona czy moja dziewczyna ma, jesteśmy w trakcie leczenia, wiąże się to z tym i z tym. Czują, że to jest tak intymne i to tak inne niż doświadczenia jego kolegów, ich kolegów, którzy mają zdrowe żony, że też mają pewną blokadę w rozmawianiu o tym swobodnym. Często też są młodymi mężczyznami, którzy mają swoje potrzeby, to jest też naturalne. I ten problem z tym, że oni nie mają gdzie tego zrzucić, problem pacjentki, która jej poziom właśnie tej samoakceptacji i poczucia własnej wartości opada, powoduje, że między dwojga ludźmi, którzy bywają szczęśliwi po prostu do momentu, kiedy zachorowali, tworzą udaną relację, zaczynają się od siebie oddalać. I to jest taki bardzo trudny moment, który trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby złapać i żeby ci ludzie właśnie, nawet nie dlatego, że się nie kochają, tylko że nie potrafią sobie poradzić w tej sytuacji, bo to są dla nich nowe emocje, nowy rodzaj uczucia, których dotychczas nie znali. Są często młodymi ludźmi, którzy nie mają doświadczenia życiowego, nie mają doświadczenia też w rozmawianiu o tak trudnych emocjach i związki się rozpadają. Więc często też się mówi o tym, że no facet odszedł, zostawił tą żonę, tą dziewczynę, ale często to wynika z takiego właśnie braku doświadczenia, umiejętności rozmowy. Więc tutaj musimy my jako organizacje pacjenckie pomagać i swobodnie o tym rozmawiać z dziewczynami, nie unikać tego tematu, ale też sugerować konsultacje u specjalistów, takich na przykład jak jest Milena, seksuolog, jest psychologiem, która doskonale wie, jak nakierować taką osobę, takie pary do tego, żeby lepiej im się żyło. I potem ten moment samego leczenia jest taki dosyć, wszyscy są w mobilizacji, w zadaniu. Natomiast te wszystkie inne problemy, które później wynikają właśnie z tego, że młodzi ludzie się od siebie oddalają, często wynikają później, rok, dwa, trzy po leczeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Milena, no właśnie, no w tym momencie to już tylko pani, prawda? Jak nakierować taką rozmowę, jak ją poprowadzić, żeby po prostu właśnie kobieta się otworzyła? Drodzy Państwo, ja powiem trochę z przekorą tutaj, a może tak zacznę. Wszyscy jak tutaj siedzimy, każdy z nas lubi rozmawiać o seksie. Dla każdego z nas te życie seksualne jest ważne, ale ze względu na nasze wychowanie, kulturowość, religię, ten temat cały czas jest tematem tabu. No i teraz wyobraźmy sobie pacjentkę, czy pacjenta, który jest leczony onkologicznie. Wiedza na temat nowotworów, na temat raka jest cały czas znikoma i stąd też duży apel do Państwa, ponieważ spotykamy się, żeby też naświetlić wiele tematów. Tak samo ważne jest tutaj, żebyśmy nie bali się pisać, mówić o seksualności, o sekcie, bo jest to wpisane w nasze życie. I teraz w gabinecie psychologa czy seksuologa niezwykle ważne jest pomaganie pacjentce czy pacjentowi przejście przez tą chorobę, która często niestety w społeczeństwie nadal jest chorobą wstydliwą. No i właśnie skoro jest wstydliwą, to przecież najważniejsze jest, żeby wszystkie ręce położyć i siły na to, żeby pacjentkę czy pacjenta wyleczyć, a zupełnie marginalnie albo w ogóle nie rozmawia się o tym, że przecież ta choroba kiedyś się kończy. Ona się zaczęła, trwa, kiedyś się skończy. I tak samo trwa życie. To nie jest czas, że mamy się zatrzymać, położyć się, rozczulić się nad sobą, chociaż te dowody takiego wsparcia, empatii, głaskania, przytulania są niezwykle ważne. Ale również to życie seksualne, ono nie schodzi na bok. I teraz jeśli do tego dorzucimy spadek samooceny, która niewątpliwie pojawia się u pacjentek, chociażby leczonych z powodu raka piersi, no to jak, skoro ona sama siebie nie akceptuje, tego jak zmieniło się jej ciało, tego jakie są skutki chemioterapii chociażby, to jak ona ma się rozebrać przed partnerem, to już jest i tak daleki etap, a co dopiero jak ma z nim rozmawiać. I tak jak wcześniej tutaj Ewelina powiedziała, my musimy nauczyć się rozmawiać o seksie, musimy nauczyć się rozmawiać o relacjach, bo rzeczywiście zgodzę się z Państwem, że choroba onkologiczna
na tą chorobę choruje cała rodzina, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy. Ale nie możemy zapominać o ważnych aspektach życia. I teraz w moim gabinecie, kiedy przychodzi pacjentka, to najpierw ją obserwuję. Dam się jej wypowiedzieć, tak? Mowa ciała jest niezwykle ważna, drodzy Państwo. Również sami jako lekarze wiecie, że w gabinecie więcej można powiedzieć za pomocą mowy ciała niż słów wypowiedzianych. I dopiero wtedy pacjentki moje wiedzą, że jestem też seksuologiem, więc może jest łatwo, ale to one czekają na te zdanie. Czy wszystko układa się dobrze? Czy sprawy seksualności są jak najbardziej na dobrym poziomie? No i wtedy rozsypuje się cała puszka Pandory. I słuchajcie, drodzy Państwo, to nie tylko rozmowy na tym, że pacjentkę trzeba przytulić, czy pacjenta, że trzeba pogłaskać, ale również, czy okazać czułość, ale w taki sposób, w jaki sposób współżyć w trakcie choroby onkologicznej. Bo chociażby w raku piersi leczenie hormonoterapią czy chemioterapia powoduje suchość pochwy i o tym też boimy się mówić, bo jest to temat nieskromny, drażliwy, bo nasza kulturowość, religijność i tak dalej. I ta pacjentka, czy ten pacjent też oczekuje od nas, że my nie tylko powiemy, no tak, to się zdarza, ale że damy gotowe rozwiązanie, co ona może zrobić. Tak, mówimy tu o lubrykatach różnego typu, ale też wrzucenie w to wszystko elementu zabawy. Bo pożycie seksualne ma być przyjemne, miłe. My też mamy się tym bawić. Tak jak potrafimy z partnerem, nie wiem, razem iść pobiegać, poćwiczyć, tak samo w tym aspekcie możemy razem wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. I ta choroba, i te życie seksualne w chorobie może być naprawdę przyjemne. No właśnie, już tyle powiedzieliśmy. To może teraz tak, ja zaproponuję coś takiego. Każdy z Państwa dokładnie po dwa zdania, tak hasłowo, ale zacznę od Pana Profesora, no bo seks, a oczywiście seks jest nam wszystkim jako bliski. Jako pacjent czy jako nie, profesor? Po prostu rzucam hasło. Seks w chorobie nowotworowej, każdy z Państwa po dwa zdania. To jest niebywale indywidualna rzecz, tak jak już poprzednio powiedziane. Każdy człowiek ma swoje potrzeby. Nie padło tutaj jedno, że nie omawialiśmy o jednej rzeczy, że to libido czasem się zmniejsza, a czasem jest takie samo, a czasem jest większe nawet. Niektórzy mają większy apetyt na seks w czasie choroby nowotworowej, to też trzeba uwzględnić. Ale jednej rzeczy mi tutaj zabrakło w tej debacie, bo to jest tak, jakby tylko był to problem kobiet. No przecież my też chorujemy na nowotwory i też oczekujemy tej czułości, prawda, i tego, że zostaniemy, że tak powiem, dopieszczeni, jakkolwiek by to słowo rozumieć. No właśnie chodziło mi o taki męski głos. Pani Alicjo. Absolutnie się zgadzam tu z przedmówcą, że i to jest ten banał, ale że do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, ponieważ samo znaczenie i choroby, i seksualności, powiązania tego z różnymi wartościami w życiu, z fazami w życiu i tak dalej, będą miały, dawały, że tak powiem, inne efekty. Bardzo bym podkreśliła, trochę tam też zabrakło tak zwanej pracy z ciałem, tak, bo tutaj bardzo, bardzo dużo jakby ciało jakby mówi. No i oczywiście też sposób przeżywania, chodzi mi o zbliżenie sposobu przeżywania męskiego i kobiecego, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I ja na koniec chciałam podać właśnie przykład męski, bo bardzo chciałam, na czym to polega? Mam obecnie dwóch pacjentów, swoich rówieśników, 50-latków, którym się przytrafił nowotwór prostaty, który ewidentnie wpływa tak na funkcje seksualne. Jeden mężczyzna zdecydował się na operację, ma nieczynne zwieracze, ma zaburzone funkcje erekcji, ejakulacji nie ma w ogóle, ma myśli samobójcze. Drugi mężczyzna ucieka w promiskuityzm, czyli carpe diem i nie podejmie decyzji o operacji i kompletnie zmienił sposób też funkcjonowania seksualnego. Jeden i drugi ma prawo do przeżywania na swój sposób i również tych decyzji. Po prostu no tak jest. Pani Ewo. Ja nie powiem nic ogólnego, ale chciałabym powiedzieć krótką historię. Gdy byłam podczas rekonstrukcji piersi, leżałam w szpitale na Wołoskiej, poznałam młodą osobę, Joasię. Ona też miała wtedy 28 lat i też była rekonstrukcja. Obie robiłyśmy rekonstrukcję.
I co się okazało? Leżałyśmy, więc się zaprzyjaźniłyśmy, wiadomo jak to w tych warunkach szpitalnych naszych. I proszę sobie wyobrazić, któregoś dnia ona miała młodego partnera. No, ja miałam męża, bo to już było, no to było 20 lat temu prawie, ale. I któregoś dnia on po prostu nie przyszedł. I Joasia bardzo to przeżywała. W momentach, kiedy ta morfina czy inne środki uspokajające nie działały, nawet się zastanawiałyśmy, czy nie pójdzie umyć głowy, żeby sobie jakoś poprawić humor. Nie odbierał telefonów, w ogóle nie przyszedł tego dnia. Następnego dnia mieliśmy wychodzić do domu. Przyszedł wieczorem, udało mu się dostać do szpitala, przyszedł wieczorem z czerwoną różą i z pierścionkiem i się oświadczył. I odpowiedź Jasi, ja nie mogłam wyjść z pokoju, no to nie był pokój, tylko łóżko szpitalne, a odpowiedź Jasi była taka, o Boże, a ja nie zdążyłam umyć głowy, coś w tym rodzaju. I tutaj muszę powiedzieć, oni się później pobrali. To leczenie było bardzo okaleczające, ale ta ich intymność w szpitalu, było widać, że to jest taka więź, która powstała, no powstała owszem, znali się przed chorobą Joasi, ale znali się bardzo krótko. Naprawdę, poznali się pod koniec studiów i znali się może przed chorobą Joasi 3 miesiące czy 4, już w tej chwili nie pamiętam. Więc taka reakcja też jest możliwa. Nie tylko taka, że ktoś odchodzi, wstydzi się, czy się odsuwa. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem, dla Joanny również, ale takie szczęśliwe historie, można tak powiedzieć, też się zdarzają. Pani Milena. Słuchajcie, z mojej strony znowu rzucenie mojej bomby, ponieważ taki apel, powtarzam, nie bójmy się mówić o seksie, ale też nie bójmy się mówić o tym, że ten seks ma różne oblicza. I abstrahując z tego przytulania, możemy też z pacjentem rozmawiać, że to nie tylko taki seks, jak był przed chorobą, z pacjentką czy z pacjentem, z którym rozmawiamy, ale to również rozmawianie o potrzebach, o tym jak lubię, czego nie lubię, w jaki sposób możemy spróbować te nasze życie seksualne urozmaicić. No i też pamiętajmy o tym, że różnego rodzaju akcesoria i gadżety są jak najbardziej dostępne i to też nie powinien być temat wstydliwy. Jeśli para jest otwarta na stosowanie metod, urozmaicanie swojego życia seksualnego i każdemu życzę, żeby do późnych lat starości takie życie seksualne urozmaicone miał, to dajmy mu też na to przyzwolenie i rozmawiajmy z nim o tym. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja powiem tak, bardzo się cieszę, że ten temat w ogóle został poruszony. W naszym, że tak powiem, społeczeństwie to jest temat rzeczywiście tabu, a ja jako lekarz zazwyczaj rzeczywiście koncentrowałem się, czy koncentruję się na tej sferze medycznej. Natomiast faktem, że pobudzanie myślenia takiego holistycznego, dotyczącego sfery intymnej jest również bardzo istotne. I mam nadzieję, że te państwa przekazy również, jak również i nasze doświadczenia starszych kolegów będą wpływały na to, że te zmiany pokoleniowe się będą szybciej dokonywały i że seksualność i te wszystkie aspekty życia intymnego będą równie ważne jak walka, czy można powiedzieć akceptacja choroby, bo niestety, ale ten temat rzeczywiście wymaga jeszcze wylobowania. Dziękuję. Pani Emilio, pani właściwie powiedziała tak pięknie wszystko, ale proszę jeszcze o jakiś krótki komentarz. Chciałam chyba tylko nawiązać do tego, co powiedziała Milena, że sytuacja nowotworowa czasami w cudzysłowie zmusza do kreatywnego myślenia i szukania nowych rozwiązań na to, jak można uprawiać ten seks na nowo. I czasami pacjenci onkologiczni napotykają się na różnego rodzaju problemy, które są fizjologiczne, najkrócej mówiąc, ale my podpowiadamy, jak można je rozwiązać. I też trochę jak pobudzić wyobraźnię i, no i jak to wszystko na nowo poukładać, w nowej, jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Tym miłym akcentem chciałam w sumie zakończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. No więc seks po prostu. No, niech żyje seks w chorobie nowotworowej również.